Powiat Działdowski ma nowy statut. Decyzję o jego uchwaleniu podjęli radni na ostatniej sesji. Prace nad tym, jakie zapisy mają się w nim znaleźć, trwały kilka tygodni. Statut określa m.in. organizację wewnętrzną, tryb pracy Rady Powiatu i komisji powoływanych przez Radę, zasady tworzenia klubów radnych oraz organizację wewnętrzną i tryb pracy Zarządu Powiatu. Bardzo się cieszę, że dzisiaj na szóstej sesji Rady Powiatu przyjęliśmy ten statut, bo możemy przystępować do kolejnych etapów legislacyjnych, do poszczególnych etapów powołania m.in. Komisji Skarg i Wniosków, o którą rzeczywiście tutaj musimy zadbać, jakby powiedzieć, poprzez jej powołanie, bo tak wymaga ustawodawca. I praktycznie rzecz biorąc, jeżeli będzie to dalej wymagać, to nowelizacji kolejnych uchwał Rady Powiatu Działdowskiego. Jeszcze raz chciałbym podkreślić, że rzeczywiście czas mieliśmy krótki, a te prace były bardzo owocne, za co oczywiście dziękuję zarówno i Pani Przewodniczącej Komisji do Spraw Statutu, jak i członkom Komisji. Statut to najważniejsza uchwała w powiecie. Niektórzy porównują ją do konstytucji państwowej, bo podobnie jak konstytucja określa ustrój państwa, statut określa ustrój powiatu.